Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć o ważnej kwestii, a więc tyczy się jak przeżyć nasze życie. Z tej wiedzy, którą posiadam, chciałbym wam wytłumaczyć, iż istnieje w tym świecie materialnym życie duchowe, życie, które jakby osoba stara się awansować duchowo, by w końcu swojego życia połączyć się z najwyższą osobą Boga, czyli z Absolutem. No i istnieje życie również materialistyczne, oparte na pożądaniu rzeczy materialnych, czyli komfortu materialnego, komfortu cielesnego, czyli dobry dom, dobry samochód, dobre konto bankowe, dobra żona, piękne dzieci. To jest po prostu połączone z tym pragnieniem jakby zażywania przyjemności tego świata materialnego. Ja bym proponował, żeby to wszystko u was, drodzy kochani, szło jakby równolegle, czyli nie można też w życiu duchowym całkowicie odrzucić materii, ponieważ ta materia nam w jakiś tam sposób jest potrzebna. I też nie można iść w życie materialne 100%, wgłębić się totalnie w życie materialne, prawda? Ponieważ życie materialne samo w sobie jest pełne cierpienia. Jeżeli ktoś chce osiągnąć jakiś piękny dom, czy jakiś piękny samochód, musi pracować wiele, wiele lat, czy tam wiele miesięcy, bardzo ciężko nieraz, by osiągnąć jakiś dobrobyt w tym życiu materialnym, prawda? Ja bym proponował, żebyście mieli mniej więcej takie życie uregulowane. Jeżeli ktoś chce mieć rodzinę, może tą rodzinę nawet mieć i mieć dzieci, to nie jest jakby zakazane przez wedy, ale pod koniec swojego życia niestety trzeba po prostu się udać do świętych miejsc, oczyścić swoją egzystencję, oczyścić swoje życie, by na końcu swojego życia medytować od najwyższego sobie Boga, by udać się do świata duchowego. I to będzie po prostu perfekcja waszego życia. Jeżeli osoby są jakby za bardzo przywiązane w momencie śmierci do swoich włości, do swoich ziemi, do swoich bogactw, do swojego zamku, do swoich różnych innych rzeczy, które posiadają w tym świecie materialnym, wówczas jest całkiem możliwe, że po porzuceniu śmierci, po porzuceniu tego świata materialnego, czyli po klinicznej śmierci, będą w tym miejscu przebywać. Tak? Nie wiem, czy słyszeliście o zamkach, na których straszy. To właśnie są ludzie, którzy byli za życia bardzo przywiązani do swojego zamku. No i w tej chwili tam te duchy po prostu cały czas przebywają. Są jakby uwięzione z tego względu, że przywiązanie ich subtelne uwięziło ich do tego miejsca. Ja nie polecam się nikomu przywiązywać do niczego. Ani do samochodu, ani po prostu do niczego z tego świata materialnego. Wszystko trzeba używać w tym świecie materialnym, samochód, dom, czy cokolwiek inne, czy nawet pieniądze, ale po prostu, żeby nie być za bardzo przywiązanym do tych wszystkich materialnych rzeczy. To jest najlepsza pozycja w tym świecie materialnym. Także, drodzy kochani, również wam chciałem skomentować, nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, bardzo zdrowym. Jeżeli ktoś chce go zakupić, na linku pod YouTube'em może go znaleźć. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.